Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Kronik Zmian na Ziemi. Dzisiaj rozpoczynamy od dość interesujących statystyk wskazujących na to, że Szwecja niemal zupełnie pokonała koronawirusa, nie robiąc zupełnie nic. Opowiemy również o najnowszym raporcie Pentagonu, zgodnie z którym chińska armada stała się obecnie najpotężniejszą na całym świecie. Na zakończenie opowiemy o planach NASA, które dąży do stworzenia przenośnych reaktorów nuklearnych zdolnych do zasilania przyszłej bazy księżycowej. I to byłoby już na tyle tytułem wstępu, a zatem nie pozostaje mi już nic innego, jak życzyć Wam wszystkim miłego seansu. No i może jeszcze zachęcić Was do odwiedzenia innych tworzonych przez nas kanałów wraz z kliknięciem w dzwoneczek i włączeniem wszystkich powiadomień. Nawiasem mówiąc, słyszałem, że odsubskrybowanie i ponowienie suba również zdziała cuda, ale to oczywiście zależy od Was. Tak czy inaczej, życzę Wam miłego seansu. Niemal wszystkie kraje na świecie dotknięte pandemią koronawirusa decydowały się na wprowadzenie drastycznych środków. Mieszkańcy mieli przede wszystkim obowiązek pozostać w domach i mogli opuszczać swoje miejsce zamieszkania z maseczką na twarzy tylko w razie konieczności. Wprowadzono także uciążliwe limity klientów w sklepach. Obostrzenia mocno osłabiły gospodarkę, a koronawirus mimo wszystko powrócił. Tymczasem Szwecja, która nie podejmowała żadnych decyzji tego typu, praktycznie pokonała koronawirusa, nie robiąc nic. Przypomnijmy, że Szwecja była wyjątkiem w skali Europy i prawdopodobnie całego świata, gdyż mimo trwającej pandemii nie nakazała mieszkańcom pozostać w domach. Nie zamykano również firm, szkół i miejsc pracy, a więc innymi słowy władze Szwecji nie zrobiły dosłownie nic w sprawie pandemii i postawiły na odporność stadną. Podobny plan miał przez pewien czas premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson, który natychmiast zmienił zdanie, gdy test u niego wykazał obecność koronawirusa. Działania Szwecji w kwestii koronawirusa, a właściwie ich brak, spotkał się z mieszanymi reakcjami. Przypomnijmy, że główny epidemiolog Szwecji, dr Anders Tegnell, zalecał, aby nie zamykać ludzi w domach. Dopiero dziś przekonujemy się, że zastosowana taktyka okazała się skuteczna i choć początkowo Szwecja miała największą liczbę infekcji w całej Europie, teraz stała się najbezpieczniejszym krajem na całym kontynencie. Jeszcze w marcu wspomniany wcześniej epidemiolog wyrażał opinię, że nie ma wystarczających badań naukowych potwierdzających skuteczność maseczek, choć wielu ludzi nosi je codziennie w miejscach publicznych. Dr Tegnell mówił również, że zachęcanie mieszkańców do noszenia maseczek na twarzy jest bardzo niebezpieczne, gdyż daje fałszywe poczucie bezpieczeństwa, a maseczki nie są skutecznym narzędziem do powstrzymywania rozprzestrzeniania się koronawirusa. Aktualnie Szwecja ma jeden z najniższych wskaźników infekcji na świecie. Według Europejskiego Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób wskaźnik zakażeń wynosi zaledwie 12 przypadków na milion ludzi. Dla porównania, w szczytowym momencie wybuchu epidemii Szwecja odnotowała 108 nowych infekcji na milion ludzi. Pod względem śmiertelności Szwecja plasuje się w samym środku państw Europy. A co za tym idzie? Być może nadszedł czas, aby pozostałe kraje Europy również zastosowały tę samą strategię. Zachodni eksperci już od lat mówią o rosnącej potędze militarnej Chin, która wkrótce może zdominować inne światowe mocarstwa. Według Pentagonu ten dzień właśnie nadszedł, a przynajmniej w jednej kwestii. Z nowo przygotowanego raportu wynika, że chińska marynarka wojenna jest obecnie najpotężniejsza na świecie. W dokumencie Pentagonu, który ocenia możliwości chińskiej armii, wskazano, że Chiny chcą stworzyć światowej klasy siły zbrojne, które będą mogły prowadzić działania militarne na całym świecie. W tym celu skupiają się przede wszystkim na marynarce wojennej. Aktualnie Chiny posiadają do swojej dyspozycji 350 okrętów wojennych, podczas gdy USA ma jedynie 293 okręty. To z kolei oznacza, że chińska flota jest obecnie największa na całym świecie. Chad Spragia, a więc zastępca asystenta sekretarza obrony do spraw Chin, wskazuje na to, że chiński przemysł stoczniowy posiada wiele zalet w kontekście ambicji modernizacyjnych. W grę wchodzi nie tylko liczebność, ale też takie czynniki jak tonaż pojemnościowy okrętów, ich możliwości, systemy uzbrojenia, lokalizacja, postawa czy działalność. Potęga marynarki wojennej sprawia, że Chiny stają się coraz bardziej aktywne w okolicach Tajwanu i na Morzu Południowochińskim.
a nawet poszerzają swoją działalność o Afrykę i Amerykę Południową. Amerykanie obawiają się, że globalna wojskowa sieć logistyczna Chin może kolidować z operacjami wojskowymi USA i innych państw zachodnich, nie wspominając o wspieraniu operacji militarnych przeciwko Stanom Zjednoczonym. Co więcej, Chiny stale zwiększają wydatki we wszystkich dziedzinach, począwszy od pocisków rakietowych, po siły nuklearne i kosmiczne. Pentagon przewiduje, że w ciągu najbliższych 10 lat Chiny dwukrotnie zwiększą swój arsenał nuklearny do 400 głowic jądrowych. Inwestycje dotyczą także okrętów podwodnych, odpalanych z powietrza pocisków manewrujących i zmodyfikowanych bombowców. Stany Zjednoczone obawiają się nie tylko o braku przejrzystości w kwestii arsenału nuklearnego. Chiny aktywnie rozwijają program pocisków balistycznych średniego zasięgu, a Rosja i USA do tej pory nie były w stanie opracować podobnej broni ze względu na traktat INF, który został zerwany dopiero w 2019 roku. Biorąc to wszystko pod uwagę, amerykańscy eksperci nie mają wątpliwości, że Chiny prędzej czy później wyrosną na nową światową potęgę, która zdominuje pozostałe. A to oznacza detronizację Stanów Zjednoczonych. Oczywiście Amerykanie nie będą chcieli do tego dopuścić, dlatego dawne traktaty są zrywane i obserwujemy obecnie wyścig zbrojeń oraz powrót do czasów zimnej wojny. Naukowcy z NASA i Departamentu Energii USA przetestowali ostatnio kluczowe technologie do opracowania reaktora jądrowego operującego na powierzchni Księżyca. Planowo miałby on zasilać bazę na Księżycu lub też na Marsie. Specjaliści są przekonani, że mogą zbudować bezpieczny, niezawodny i wydajny reaktor w ciągu następnych kilku lat. Naukowcy utrzymują, że do 2026 roku stworzą zarówno sam reaktor, jak i system bezpiecznego startu i lądowania. Wbrew pozorom jest to bardzo ambitny cel, a część z naukowców uważa wręcz, że zbyt ambitny. Na przełomie września i października planowane jest opublikowanie wniosku o wstępne zebranie i ocenę projektów firm, które podejmą się tego zadania. Już na początku przyszłego roku wyłoniona zostanie firma wykonawcza. Przedstawiciele Departamentu Energii twierdzą, że jedynym celem tej elektrowni jest zasilanie wszystkiego, co wiąże się z próbą zbadania południowego bieguna Księżyca. Ich formalna prośba oznacza, że otrzymają pomysły z całej istniejącej infrastruktury badań jądrowych. Dla tych, którzy nie wiedzą, reaktory jądrowe działają na zasadzie rozszczepienia atomów i uwalniania energii w postaci ciepła, które następnie jest przekształcane w energię elektryczną. Pomysł wykorzystania energii jądrowej w kosmosie sięga późnych lat 50. XX wieku, kiedy rozważano wykorzystanie jej jako źródła energii dla projektu Orion. W latach 60. NASA opracowała nawet serię kompaktowych, eksperymentalnych kosmicznych reaktorów jądrowych w ramach programu System Nuclear Auxiliary Power, jednak ostatecznie troska o bezpieczeństwo publiczne, a przede wszystkim międzynarodowy traktat zakazujący wykorzystywania energii jądrowej w kosmosie ostatecznie zatrzymały rozwój tej technologii. Obecnie rozważa się wykorzystanie energii jądrowej w misjach na Księżycu i Marsie. W przeciwieństwie do alternatyw takich jak energia słoneczna, atom może zapewniać stałą energię niezbędną dla systemów podtrzymywania życia, ładowania łazików i wydobywania zasobów. Energia słoneczna wymagałaby również użycia urządzeń do przechowywania energii, takich jak baterie lub ogniska paliwowe, dodając do tego niepożądane odpady. No cóż, to byłoby już na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Jeżeli interesują Was tego typu treści, gorąco zachęcam do sprawdzenia naszej strony internetowej zmianynaziemi.pl, zaobserwowania naszych mediów społecznościowych oraz oczywiście sprawdzenia również naszych innych kanałów, takich jak Tylko Nauka, Tylko Medycyna, Zmiany na Ziemi, no i oczywiście nasz nowy projekt Tylko Gramy. Tak czy inaczej, życzę Wam wszystkim miłego dnia.